No cześć, ja nazywam się Przemek Sibera, a to kanał Afiliacja w Pigułce, w całości poświęcony tematyce zarabiania w internecie. Witam Cię w tym 2022 roku. Mam nadzieję, że on będzie dużo lepszy niż ten 2021. Motywacja jest. Więc działamy. A dzisiaj porozmawiamy sobie o projekcie Rumunia, który cieszy się dużą popularnością, a przynajmniej tak wynika ze statystyk oglądania filmów właśnie na temat tego projektu. A jest o czym opowiadać. Ostatni update był w okolicach 27 czy 26 listopada, gdzieś tam końcówka listopada, teraz minął ponad miesiąc, sporo się wydarzyło, są nawet już pierwsze zarobki i to wcale nie są byle jakie pieniądze, bo dla niektórych to może być nawet pół wypłaty, ale o tym porozmawiamy oczywiście za chwilę. Zanim przejdziemy do konkretów, tradycyjnie zaproszę Cię do subskrypcji mojego kanału, jeśli tego nie robisz, i kliknięcia dzwoneczka obok, aby na bieżąco być informowanym, że właśnie pojawił się jakiś nowy film na moim kanale. Oczywiście zachęcam Cię również do komentowania, lajkowania, przesyłania tego filmu dalej do swoich znajomych, aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się, że jest taki Siberka, który uczy zarabiania w internecie. Oczywiście nie zapominaj również śledzić mnie na social mediach. Tam staram się umieszczać materiały, których nie mogę wrzucić tutaj na YouTube'a. No to już prawie konkrety, ale jeszcze tylko intro. Jeśli jesteś pierwszy raz na tym kanale i nigdy nie słyszałeś o projekcie Rumunia, zachęcam Cię do obejrzenia poprzednich filmów na ten temat. Ten jest filmem numer 4, także są jeszcze 3 inne filmy na temat projektu Rumunia, które oczywiście podlinkuję na dole w opisie. W skrócie powiem tylko tyle, że założeniem tego projektu Rumunia, tego case study, jest zbudowanie strony internetowej, która do września 2022 roku będzie zarabiać co najmniej 10 tysięcy złotych miesięcznie. A głównym źródłem dochodu ma być afiliacja, dodatkowym reklamy z Google AdSense. Cały ten projekt prowadzony jest dziś od września 2021 roku, także niecałe 4 miesiące, powiedzmy 3 miesiące. I trafik na stronie, czyli ruch na stronie sukcesywnie rośnie, pojawia się coraz więcej artykułów, są już pierwsze zarobki. Oczywiście nie są to jakieś kokosy, nie jest to do celu tych 10 tysięcy złotych jest jeszcze naprawdę daleko, no ale idę w górę i myślę, że uda mi się osiągnąć ten cel. Dzisiaj pokażę Ci m.in. właśnie statystyki ruchu na stronie, pokażę Ci dowód na to, ile zarobiłem, że nie ściemniam tutaj ani nic z tych rzeczy. No i ogólnie pokażę Ci cały raport, bo zacząłem sobie zapisywać właśnie moje wydatki i moje przychody, aby później, kiedy będę chciał sprzedać tą stronę, miał wszelkie statystyki, bo taki kupujący na pewno będzie chciał wiedzieć, na co właśnie wydaje pieniądze, jakie są przychody, będzie chciał mieć jak najwięcej informacji i myślę, że to właśnie się wtedy przyda. A na moich poprzednich stronach miałem kilka razy, że ktoś chciał kupić moją stronę. Oczywiście niestety nie doszło nigdy do żadnej transakcji, ale potem musiałem siedzieć i szukać tych statystyk kilka dni. Niektóre statystyki już nie było do nich dojścia, więc tak na przykład zarobki. Niektóre sieci afiliacyjne trzymają raporty tylko z ostatnich 3 miesięcy. Jak jest powyżej 3, to już tego nie masz i musiałem wpisywać tam 0 i to automatycznie zaniżało wartość mojej oferty. A dzisiaj strony internetowe sprzedają się za 40-krotność miesięcznych przychodów. Czyli na przykład jeśli masz stronę internetową, która zarabia Ci przez ostatnie 6 miesięcy, przynajmniej te 6 miesięcy, $1000 miesięcznie, to możesz ją sprzedać nawet za 40 tysięcy dolarów. Więc gra warta świeczki. Ok, to ja zaraz wskoczę na kompa i poopowiadamy sobie, co i jak tam się rozgrywa w tym projekcie Rumunia. Ok, czyli co zrobiłem? A właściwie tu będzie też bardzo krótko, bo przyznam szczerze, że niewiele.
Moja praca ograniczyła się do tego, że zamówiłem kolejne artykuły, przygotowałem tematy, musiałem zrobić tam mały research, bo zacząłem recenzować różne produkty, zauważyłem, prześledziłem konkurencję za pomocą Ahrefsa, takiego narzędzia właśnie do między innymi sprawdzenia konkurencji. No i wypatrzyłem, że są tam bardzo fajne tematy, produkty, które można recenzować, gdzie konkurencja jest naprawdę niewielka. No i co najlepsze, większość tych produktów ma swoje programy afiliacyjne, czyli można dodatkowo na tym zarobić. Także wyczaiłem takich 30 produktów, z tego może właśnie 10 będzie miało programy afiliacyjne. Jest dzięki nim na nich ruch naprawdę dobry. Jak już mówiłem, statystyki, konkurencja jest bardzo słaba, także miesiąc, dwa i myślę, że przebiję tą konkurencję i będę wszędzie w topach. Tak przynajmniej celuję i to bez budowania żadnych linków. No i tak już mówię, niewiele zrobiłem. Aha, no, kolejne zadanie, kolejne co wykonałem, to po prostu opublikowałem kilka artykułów. To mi najwięcej czasu zajęło. Myślę, że tam z kilka godzin na to przeznaczyłem. No ale w ciągu miesiąca, no to nie ma co ściemniać. No może spędziłem na tej stronie, na pracy na tej stronie może z 10 godzin. To jest maks i to jest naprawdę taki duży, duży maks, no. To tyle. Teraz przejdźmy do statystyk artykułów. Tutaj się już zalogowałem do mojej strony internetowej, do admina WordPressa. No jestem tutaj już w WordPressie. I jak widzisz, tutaj też będzie króciutko. Opublikowanych artykułów jest 291. 5 jest przygotowanych w drafcie. 2 w śmietniku, to akurat nie ma żadnego znaczenia. No czyli 291 artykułów opublikowanych, kolejne 10, 20, kolejne około 20 już czeka na publikację. Muszę je tylko tutaj wrzucić, obrobić, pododawać zdjęcia i to jest kwestia też kilku godzin i wszystko powinno śmigać i czekam na kolejne artykuły, ponieważ już są zamówione. Moi copywriterzy nad nimi pracują, także tu też wszystko idzie do przodu, prawie 300 artykułów, no to chyba to jest niezły wynik, jak na stronę, która ma dopiero 3 miesiące. Oczywiście większość tych artykułów to są artykuły zawierające może 300 słów, no ale są też takie artykuły, które mają po 1000 słów, 2000, w zależności od ważności, czyli im ważniejszy artykuł, gdzie na przykład będę na nim zarabiał, tym artykuł jest dłuższy i tak dalej. Następne, co Ci pokażę, to oczywiście Google Analytics. Ja tu jestem już zalogowany. Bierzemy pod uwagę, że dzisiaj jest 3 stycznia, nagrywam to 3 stycznia, opublikuję to 4 stycznia. Ale my sobie zobaczymy statystyki między innymi z grudnia i tak jak już mówiłem, z ostatnich 3 miesięcy, od kiedy ten projekt wystartował. Jak to widzimy, aktualnie jest jedna osoba na tej stronie. Ale na to nie zwracam uwagi. Teraz wchodzimy na Audience, Overview. Tutaj sobie jeszcze wbijam, żeby nam pokazał cały miesiąc grudzień. Do grudnia. Oj. Jeszcze raz. Od 1 grudnia do 31 grudnia. Jest. No i jak widzisz, tutaj ten ruch na stronie był mniej więcej podobny. Tu troszkę nam urosło, potem spadło, znowu urosło, spadło. Tutaj spadło oczywiście, bo był 24 grudnia, także w Boże Narodzenie niewiele ludzi tam się oglądało za moimi produktami, które tam sprzedaję na swojej stronie internetowej i ogólnie nikt się nie interesował tym tematem, bo nie był to czas na takie tematy. Ale tu widzimy zaraz po świętach, boom w górę, boom, wyrównanie, no i znowu spadek oczywiście. 31 grudnia, czyli Sylwestry. Tutaj również było niewielkie zainteresowanie, ale to właściwie na wszystkich stronach, bo większość ludzi się bawiło, a nie tam przeglądało internet i szukało jakichś produktów do zakupu. Czyli w sumie przez ten grudzień, z tego co to widać, stronę odwiedziło 2234 użytkowników. Z tego 2213 było nowiutkich i zrobili oni ponad 2485 sesji. Średnio każdy użytkownik otwierał 1,11
stron. Bounce rate 84, prawie 85%, dość wysoki. No ale nie ma się co tu martwić. Nie mam. No, większość na moich stronach afiliacyjnych właśnie jest podobny bounce rate i jakoś to nie robi różnicy. I tak zarabiam, także jakoś tym się nie przejmuję. Nie jest to strona, która ma zatrzymać użytkownika na nie wiadomo ile, żeby tam klikał między stronami. Użytkownik, który wchodzi na tą stronę, po prostu szuka informacji, czyta i jak ją znajduje, to albo kupuje produkt, albo po prostu cofie i tyle. I tyle właśnie. I tyle siedzi na mojej stronie. No, jak widzisz tutaj, przeciętnie użytkownik siedzi na mojej stronie około minuty i 8 sekund. To teraz przechodzimy do zarobków, czyli to, na co na pewno czekasz najbardziej. Ja tu się już zalogowałem do NutriProfits. Jest to jedna z moich najulubieńszych, najbardziej polecanych sieci afiliacyjnych. Na początek sobie tutaj wybrałem statystyki z listopada, a to dlatego, że nie zauważyłem, ale okazało się, zaraz sobie to znajdę, okazało się, że miałem jednego lida w listopadzie. Nie pochwaliłem się o tym, bo naprawdę tego nie widziałem, jakoś to przeoczyłem. Także w listopadzie już zarobiłem tutaj 108 zł. 42 grosze, czyli był jeden lead, 35 kliknięć, unikalnych kliknięć, no i jedno zamówienie, konwersja 2,86, całkiem niezły wynik. A sieć NutriProfits sprzedaje suplementy, więc na suplementy to jest dobry wynik naprawdę. No ale teraz przejdziemy tutaj jeszcze sobie do grudnia, od 1 grudnia do 31 grudnia, zatwierdź i znowu sobie szukamy i tutaj mamy statystyki z grudnia, tutaj obchodzą nas tutaj te trzy tabelki, jak widzimy tutaj miałem 325 unikalnych kliknięć, 7 konwersji, w tym tutaj jest tabelka jeden klient powracający, to pewnie ten z listopada, czyli produkt musiał działać. Konwersja podobna 2,46% i tutaj zarobek 1221 zł i 51 groszy. Ale tu widzimy jeszcze jeden jakiś sale, jedna konwersja, 58 kliknięć, jedna konwersja, 1,72% współczynnik konwersji i z tego wyszło 111 zł i 49 groszy. W sumie ponad 1300 zł. Więc jak po 3 miesiącach, no to chyba nie jest zły wynik. Nie jeden chciałby tyle dorabiać sobie na przykład miesięcznie. Oczywiście do celu jeszcze bardzo, bardzo daleko, zwłaszcza, że mamy wydatki. Bo to jest zarobek, ale powiedzmy sobie szczerze, dalej jestem do tyłu. No to sobie tutaj zrobiłem takie statystyki. W grudniu wyszło mi za jednego copywritera wydałem $600, na drugiego 360. Potem jeszcze wyszło na hosting. Na hosting wydałem $5,38. W sumie wydałem $965.38. To były całe moje koszty, ponieważ ani nie budowałem żadnych linków, ani nic innego. Artykuły sam wrzucałem, wrzucałem sam artykuły, ponieważ zwolniłem mojego wirtualnego asystenta. Były same z nim problemy i doszedłem do wniosku, że będę to robił na razie sam. A w przyszłości zainwestuję w kogoś bardziej ogarniętego, bo niestety tam się nie dało się dogadać. No. Mówiłem jedno, robił drugie. Tłumaczyłem, nawet nagrywałem filmy, jak ma to robić, jak ma publikować te artykuły. No i tak potem wychodziło, robił to po swojemu i po prostu się wściekłem. Potem wyszły jeszcze problemy ze zwrotem pieniędzy. No i ogólnie masakra. Kiedyś tam opowiem, jak zrobię film właśnie o zatrudnianiu wirtualnego asystenta. Aha, no i tu już przychody. Ja sobie już to przeliczyłem tutaj na dolary. Te 1300, tam było chyba w sumie wyszło 1333 chyba nawet dokładnie. I to w przeliczeniu na dolary, ja sobie to dzisiaj zamieniałem na dolary w Google, przez Google kalkulator walutowy wyszło gdzieś tam mniej więcej $329.58. No i jak widzimy, straciłem na tym miesiącu $635.80
centów. Na koniec jeszcze takie małe podsumowanko. Jak już tu mówiłem, ilość tekstów opublikowanych to 291. Na artykuły wydałem w sumie 4035 dolarów, a hosting gdzieś kosztował mi około 20 dolarów, więc w sumie wyszło ponad 4000 dolarów. Nie dodałem tutaj do tych wydatków domeny, ponieważ domenę już miałem wcześniej zakupioną, była ona wcześniej przeznaczona na inny cel, ale zmieniłem zdanie, także sobie ją zostawiłem i szczerze to nawet nie pamiętam, ile na nią wydałem, bo to było naprawdę już dość dawno. Także powiedzmy, że domena mnie nic nie kosztowała w tej chwili. No to co planuję na styczeń? Tu podobnie jak w grudniu, moja praca będzie się ograniczać do publikowania nowych artykułów, do przygotowania nowych tematów dla moich copywriterów. Nie zamierzam budować żadnych linków. Jeszcze planuję dodać po prostu jakieś nowe linki afiliacyjne tam do strony, właśnie do tych artykułów, jak się zaczną pozycjonować, to tam, jak się zacznie robić ruch, to wtedy dodam tam kilka linków. I co zapomniałem jeszcze Ci pokazać? Wróćmy na chwilę do statystyk, bo chciałem Ci pokazać właśnie, jak to fajnie, ten ruch fajnie wszystko tam się idzie w górę, na przestrzeni właśnie tych trzech ostatnich miesięcy, jak ruszyłem ten projekt. Dajmy od 1 września, nie jestem pewien, czy to ruszyłem od 1 września, to może od połowy. No i dajmy sobie do 2 stycznia. No i jak widzisz, jak na tacy, tutaj się nic nie działo, potem zaczęło ruszać się. Coś tu rosło w dół, ale widzimy ogólnie trend mega zwyżkowy. To oczywiście ten nieszczęsny Sylwester, o którym już wspominałem, a później buch w górę. No i liczę na to, że już w przyszłym miesiącu, teraz powiedzmy mam średnio dziennie, ile tam mam dziennie? Około 150 użytkowników, to myślę, że na kolejnym update'cie, jak się spotkamy, no to będzie tych przynajmniej 500, albo nawet i 1000, jak to wystrzeli już fajnie w górę, bo zazwyczaj tak jest, jak już wspominałem wcześniej, że tutaj, że to zazwyczaj idzie tak leciutko w górę, a nagle jak wystrzeli, bo wskoczą na przykład jakieś tam fajne słowa kluczowe w top 10, tak wystrzeli w górę, to będzie linia pionowa. To tyle. Wyskakuję z kompa i powoli będziemy kończyć. No i to tyle. Mam nadzieję, że Cię nie zanudziłem, że dotrwałeś do końca tego filmu. I mam nadzieję, że się podobało i będziesz dalej śledził ten projekt. Oczywiście pytania na temat tego projektu możesz zadawać właśnie tutaj na dole na YouTubie, ale ja bardziej zachęcam Cię do zostawiania pytań na Facebooku na przykład, czy na Twitterze, czy na Instagramie, ponieważ tu na YouTubie, nie wiem czemu, ale pojawiają mi się informacje, że jest nowy komentarz, a kiedy wchodzę na ten film, to tego komentarza nie ma. Albo po prostu autor tego komentarza go usunął, albo YouTube je jakoś tam blokuje. No nie wiem, nie mam pojęcia, nie orientuję się w tym. Aha, no i jeszcze możesz również zadawać pytania na forum zarabiam.com. Tam w dziale dzienniki prowadzę swój dziennik, także tam również odpowiadam na pytania. To co? Przypomnę jeszcze o subskrypcji mojego kanału, kliknięcia dzwoneczka obok, aby wiedzieć, że na przykład pojawił się nowy film na moim kanale. O komentarzach już wspominałem. Fajnie jakby było, jakbyś zostawił łapkę w górę, albo przesłał ten film dalej do znajomych, aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o moim kanale i o tym, że zarabianie w internecie jest możliwe i bardzo dochodowe, o tak powiem. Aha, no i oczywiście social media, śledźcie mnie na Facebooku, Twitterze, Instagramie czy LinkedInie. Linki do moich profili na dole w opisie. Dzięki. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego w tym 2022 roku i widzimy się w następnym nagraniu, bodajże w piątek. Pozdrawiam Cię. Cześć.